sponsorem programu są Militaria.pl. Z tej strony się kłania, ze strony Walnews.pl. Pragnę wszystkich przywitać z Warsztajnu. Dzisiaj będziemy mieli bardzo ciekawy temat, temat Bundeswehr. Tak, to będzie nasz dzisiejszy temat, niemieckie wojsko. Ja witam Państwa ze Szlezwika, bo w ramach takiego letniego wypoczynku odwiedzam moje stare tereny, gdzie dorastałam, gdzie chodziłam do szkoły, później studiowałam też w Szlezwik-Holsztynie i mam tu pewne sentymenty, więc Państwo usłyszą ode mnie też na pewno jakieś historyjki, które się odbyły właśnie tu, bo całkiem niedaleko jest tu oczywiście centrum marynarki wojennej i są tu także lotniska natowskie, na przykład Jagl. Jest to miejscowość, w której bardzo, no można powiedzieć, że cały czas okres szkolny spędziłam w tej miejscowości, więc mam tu troszeczkę do opowiedzenia, ale nie jestem specjalistką od sił zbrojnych i myślę, że te kwestie techniczne, ale także terminologię wojskową, tu mnie Tomasz będzie wspierał, za co bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się na nasz kolejny wieczór. Tomasz, czy zaczynamy z takim krótkim wstępem przeglądu prasy? Możemy. Co się ostatnio działo? Mamy teraz, może chwilę znowu wrócimy do tematu AfD, mi się wydaje, bo teraz na ten weekend jest bardzo ważny, przynajmniej w Niemczech. Mamy dni partyjne AfD, które się teraz kończą, oraz w jakim kierunku AfD planuje po wyborach pójść, prawda? Że planują być mniej, powiedzmy, radykalni. Tak przynajmniej oficjalnie mówią. Tak, wnioskuję to z tych ostatnich relacji, bo trzeba przyznać, że też niemieckie media poświęcają temu wiele uwagi, prawda? Tak. Słyszymy to codziennie. Ale wiesz co, tam się przeplata zawsze też taka nutka, tak co najmniej relacjonują media, które są oczywiście bardzo sceptyczne, co chodzi o AfD, więc tu trzeba być ostrożnym, bo w tych artykułach jest też dużo interpretacji, nie uważasz? Tak, zgadza się. Chociaż co mi osobiście przykuło bardzo uwagę, to jest zmiana terminologii AfD do punktu EU. Przedtem było z punktu widzenia AfD mówione, że EU ma być zlikwidowane, a teraz zmienili to, że EU ma być zreformowane i na nowo powstać. Tak, faktycznie. To bardzo zmienili i jakby bardziej tak idą w kierunku umiarkowanym. To się zgadza. No, wiadomo, w przyszłym roku mamy wybory, zobaczymy, co z tego będzie. No, już teraz widziałam ostatnie sondaże na 23%, tak? Druga siła. Tak. Te widziałem. Różnica między Hadecją a AfD to jest już tylko 5%. Drodzy Państwo, witam Państwa z Landu Schleswig-Holstein, tak jak już na wstępie powiedziałam. I pierwsze takie rozmowy, które prowadziłam w autobusie czy w pociągu, potwierdzają, Tomasz, bardzo wiele naszych tu przemyśleń. I faktycznie ludzie są coraz bardziej śmiali i odważni, głosząc po prostu tą retorykę AfD. I wiesz, co muszę stwierdzić i czego się naprawdę boję? Jest tam bardzo dużo antyamerykanizmu. Tak, zgadza się. Rozmowy, takie gadki, szmatki, takie wiesz, nieomal od pogody zaczynasz, a kończysz na tym, co ta Ameryka tutaj nie robi złego. Wyobrażasz sobie? Zwykła rozmowa w pociągu. Szok. Tak. To dam ci rację. Chociaż te, powiedzmy, nie antyamerykańskie gadki, to głównie jest moim zdaniem przez to, że co 4 lata Ameryka zmienia swoją politykę. Prawda? I to jak nowy prezydent, nowa polityka. I to jest takie chodzenie tam i z powrotem. Wiesz co, i powtarza się cały czas niby krytyka trumpizmu, a przecież no,
Trumpa już nie ma, tak? Mamy Bidena, ale nawiązywane jest cały czas właśnie do tej epoki Trumpa i chcę opowiedzieć właśnie taką sytuację. To miało miejsce dosłownie parę tygodni temu na konferencji prasowej SPD z Mecklenburgii Pomorza Przedniego. I tam przewodniczący frakcji w Landtagu sam mówił o USA jako o, Trumpie. Tak, i to się jakoś dotarło. Mi się wydaje, że dużo ludzi, dużo polityków się boi tego albo przygotowuje się, co nastąpi po następnych wyborach w USA. Prawda? Bo... Właśnie. Wiesz co, tego nie rozumiem. Dlaczego Niemcy jakoś są w przekonaniu, że Trump mógłby ponownie wygrać? Bo ja na przykład mam takie uczucie, że w Polsce to nie jest taką myślą przewodnią. Wszyscy jednak stawiają na Bidena raczej. W Polsce tak. Tutaj bardziej stawiają na Trumpa i America First. Ale do tego, do kwestii Ameryki i tak dalej wrócimy na pewno. No to na pewno. Jak będziemy mówili o Bundeswehrze, nie? Tak, to będziemy mieli ten temat jeszcze. Troszeczkę jeszcze pozostańmy w tej kwestii przeglądu prasy. Pojawił się interesujący artykuł w Die Welt, bo po raz pierwszy poruszono temat wiz. Niemcy udzielają nadal bardzo dużo wiz Rosjanom. Tak. To się zgadza. No te stosunki dyplomatyczne są, dalej trwają. Teraz wiadomo, jak słyszałeś, będzie nowy ambasador w Rosji od przyszłego miesiąca. Zobaczymy, jak to popłynie z tym nowym ambasadorem. I co jeszcze tak raczej tu z mojego kręgu prasowego, może zareklamuję polsko-niemiecką dziennikarkę, to jest Nancy Waldman. Ona pisze dla mecklenburskiej prasy. Bardzo interesująca dziennikarka, prowadziłam z nią wywiad. Wspaniale włada językiem polskim. I ona jako Niemka się tego języka nauczyła i jest to naprawdę dzielna kobieta, bo stara się pisać po polsku, jej artykuły są najczęściej właśnie na źródłach polskojęzycznych. Nie zawsze jesteśmy tego samego zdania, wiele nas różni, ale bardzo doceniam jej pracę. I ona napisała szalenie interesujący artykuł o tych śmieciach. To jest jednak teraz w tej dyskusji polsko-niemieckiej jakby takie bardzo, bardzo głośne, prawda? Tak. I ona napisała, będę to dalej śledzić, bo możliwe, że na jej materiale powstanie mój następny artykuł, który będzie o tym, że są firmy, chodzi tu konkretnie o firmę o nazwie Alba czy Alma, z która zrobiła z tego pomysł na biznes, tak? Uzyskuje jakieś pozwolenia w Polsce, następnie jakoś czary mary znikam. Ale jeszcze przedtem zdążyłam jakoś tam śmieci dostarczyć i ta firma przywijała się w tym artykule tej właśnie pani Waldman. Artykuł był bardzo długi, bardzo interesujący i bardzo szczegółowy i świetnie pokazał obraz mafii śmieciowej. I powiem ci, to była świetna dziennikarska robota, która powstała na polskich i niemieckich źródłach. Drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę na tą dziennikarkę, bo ona w ostatnim czasie pisała też na przykład o opiekunkach osób starszych, czy także o przekrętach, co chodzi o nieruchomości po stronie polskiej. Bo to jest dla Frankfurtu ważne, bo tam też niektórzy kupują sobie też i mieszkania i tak dalej w Subicach. Tak. Jest to bardzo, bardzo interesująca sprawa. I jeszcze krótko o tych śmieciach, bo to po stronie niemieckiej robi się także bardzo interesujący temat. Coraz więcej miast zgłasza problem wyrzucania śmieci przed dom. I to nie jest ten szpemy, o którym się mówi. Nie, to są zwykłe śmieci. Dalej. To są po prostu śmieci do utylizacji. I miasto zostaje z tymi kosztami
samo, tak? I nie chce tych wysokich kosztów utylizacji płacić. Zgłasza to, o dziwo, coraz więcej miast. Nie wiem, jak to jest u was w tej zachodniej części. Ja mam te informacje z części wschodniej, to znaczy wzdłuż polskiej granicy. Nie wiem, jak jest tam u was dalej, ale to znaczy, że jest jakiś związek, tak? Coraz trudniej jest wywozić śmieci do Polski, bo Polacy już nie chcą tego mieć, biją na alarm. A tu jest problem dla miast z utylizacją śmieci. Tak, to jest duży problem, zwłaszcza w dużych miastach. Ja to widzę na przykład u nas w Dortmundzie, gdzie mamy firmę, że w tych dzielnicach, gdzie jest wysoki procent cudzoziemców, no niestety, się zbierają góry śmieci aż. Są w nocy wyrzucane worki, nie worki, kartony i to jest dla miasta bardzo duży problem. A dla mieszkańców znaczy to, że koszty roczne za wywóz śmieci drastycznie wzrastają. I ten problem nabrzmiewa coraz bardziej w Niemczech. To się zgadza. Wczoraj obejrzałam sobie w Mediatece Monitor. To jest taki program publicystyczny na Jedynce. Państwo sobie przypominają, 2 tygodnie temu mówiliśmy Państwu, to są takie bardzo edukacyjne programy. Publiczne, tu finansowane też z tych abonamentów i obejrzałam sobie taki odcinek, bo właśnie było też o tych śmieciach. Ten temat robi się w Niemczech bardzo interesujący i można powiedzieć, z każdej strony publicystyki czy mediów o tym temacie zaczyna się mówić. Tak, no duże miasta mają nawet własnych detektywów, prawda? Którzy przeglądają te śmieci, tak, którzy przeglądają te śmieci w poszukiwaniu, powiedzmy, sprawcy. Czyli szukają tam, powiedzmy, rachunków z kart kredytowych, jakiejś poczty z imieniem, no, nazwiskiem, adresem i na podstawie tego szukają tych ludzi i oni dostają bardzo, bardzo wysokie mandaty. Plus koszty wywozu to nawet sięga do kilkuset euro. O, to jest bardzo interesująca sprawa. Super, a powiedz mi, jak tak jedziesz przez ten Dortmund i widzisz te góry śmieci, powiedz mi, co to są właściwie za rzeczy? Są to rzeczy, które by przechodziły utylizację taką zaawansowaną? Czy jest to po prostu do spalenia? Powiedzmy, to jest mieszanka. Głównie te śmieci znajdziesz, jak masz, wiadomo, takie kontenery na szkło, na starą odzież, to po prostu są dostawiane. Zaczniemy od opon, po meble, worki z resztkami jedzenia, opakowania, czyli paleta jest zróżnicowana. Okej, okay. Krótko mówiąc, po prostu wszystko. Po prostu wszystko. Tak. Wiadomo, w Niemczech jest tak, że duże miasta mają tak zwany recyklinghof. To znaczy każdy mieszkaniec może swoje auto załadować śmieciami i pojechać do recyklinghof i za darmo albo za jakąś bardzo małą opłatę wszystkie te śmieci się pozbyć. Ale to wiadomo, to trzeba auto załadować, to trzeba wywieźć i to niektóre osoby mają z tym już problem. No, wiadomo, łatwiej jest w gruncie rzeczy wystawić przed dom, tak? Tak, tak. Albo nadzieję, że ktoś inny posprząta. Tak, albo do sąsiada postawić kilka worków. Ach, nie moje, nie interesuje, stoi. Miasto przyjedzie, weźmie, wywiezie. Więc, drodzy Państwo, to były tematy tego tygodnia. To tyle właśnie o relacjach prasowych z Niemiec. A teraz przechodzimy do naszego głównego tematu, Bundeswehr. Tak, dzisiaj mamy temat Bundeswehr. Tak, na początek taka ciekawostka. Bundeswehr powstała w listopadzie 1955 roku, ale Republika Federalna Niemiec weszła do NATO w maju 1955 roku. Czyli państwo niemieckie weszło do NATO nie mając w ogóle wojska. Taka mała ciekawostka. Chyba pierwszy kraj NATO bez armii, tak? Tak, 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 tak. To zawsze mnie trochę tak, ta anegdota śmieszyła, że państwo wchodzi do NATO bez swoich żołnierzy, prawda? To jest coś
Nowego. Tak, zobacz, patrząc z tamtej perspektywy, no to byłoby dzisiaj bardzo wiele krajów, które mogłyby sobie wejść, tak? A tak, z tej perspektywy teraz tak, ale wiadomo, wtedy była zimna wojna, to jednak była inna sytuacja. No i w końcu w ogóle jakby nie było prawdziwego rozstrzygnięcia, czy Niemcy będą należały do bloku wschodniego czy zachodniego. I dopiero dzięki Adenauerowi, który się zdecydował na zachód, doszło do tego członkostwa w NATO. Tak, tak. Bardzo ważna decyzja, bo w tym momencie wtedy Niemcy Zachodnie jednoznacznie stały się częścią obozu zachodniego. Co wcale nie było jasne. Tak, to nie było pewne. Moim zdaniem do dzisiejszego dnia Bundeswehr się bryka z takim problemem image powstania Bundeswehry, ponieważ powstała w 1955 i nie było własnych żołnierzy, własnych oficerów, którzy mieli tą kadrę szkolić, czyli żołnierze, byli żołnierze Wehrmachtu, byli oficerowie Wehrmachtu, SS i też marynarki albo Luftwaffe zostali, po prostu weszli do Bundeswehry. I to byli ci pierwsi oficerowie, pierwsi szkoleniowcy żołnierze, co do tej pory jest takim małym niesmakiem jeszcze widziane. Tak, mi się zdaje, że to jest też jakby w ocenie tej armii takim mankamentem, prawda? Takim no, grzechem pierwotnym, nie? Grzechem pierwotnym. Do tej pory wiadomo, mamy koszary. W Niemczech są nazywane zawsze jakimś imieniem generała albo jakiegoś bohatera. I w Niemczech jest do tej pory taki problem, że dużo tych koszarów jest nazywanych nazwiskami oficerów oraz generałów, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Tak, to należy do tych pierwotnych problemów, ale także samo zrozumienie Bundeswehry. Teraz zastanawiam się, jak to przetłumaczyć najlepiej, ale Verteidigungsarmee, że była to armia, która w samo zrozumieniu miała być armią wyłącznie broniącą się, do obrony. Tak, to miała być armia do obrony terytorium. Niemiec. Bardzo dobrze to przetłumaczyłeś. Armia, tak, ja myślałam broniąca się, a ty bardzo dobrze, do obrony. Do obrony. I tu wtedy mamy znowu taki problemik. Taką rzecz, że z jednej strony mieliśmy Bundeswehrę, prawda, a z drugiej strony mieliśmy armię z NRD. I teraz tutaj jest takie pytanie do obrony terytorium. Jak? Do obrony zachodniego terytorium czy ogólnego terytorium? Razem ze wschodnimi Niemcami. Dziękuję tobie, bo to jest... My zawsze wpadamy w tą pułapkę, że mówimy tak. Zawsze o zachodnich Niemczech, ale super, Thomas, oczywiście. Przecież w Niemczech funkcjonowały dwie armie. Które dopiero się zjednoczyły w 1990 jako jedność. To wtedy mieliśmy Bundeswehr i Volksarmee jako w jednym połączoną, prawda? Ale wiesz, jakie niesamowite, przecież to były jakby, to były dwa światy, tak? Tak, 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 tak. Dwie planety i te planety jednak mimo wszystko mogły się połączyć, wiesz, jak to pomyśleć, prawda, tu zachodnia armia, tam wschodnia armia, jedna, która była szkolona na obronę, druga, która była szkolona na atak, im się jakoś udało. Jakoś się udało. Chociaż po 92 to zaczęło się kompletnie rozbrajanie Bundeswehry, prawda? Warto przypomnieć, że w szczytach zimnej wojny Bundeswehra liczyła prawie 500 000 żołnierzy. Teraz liczy około żołnierzy czynnych, prawda? Nie mówimy teraz o osobach, które służą tam, powiedzmy, w biurach albo w czymś innym, tylko chodzi o żołnierzy. Na dzień dzisiejszy mamy około 180 tysięcy żołnierzy, w tym teraz 28 tysięcy kobiet ponad, czyli 13% kobiet służy w jednostkach bojowych.
Bo od kilku lat w Bundeswehrze kobiety mogą służyć w jednostkach bojowych. I powiedzmy, bo to chyba też jest ważne, żeby to zaznaczyć, jest to obecnie armia zawodowa. Tak, tak. Kiedyś było inaczej, kiedyś była normalna służba wojskowa. Tak. Która już zaczęła się bolączki, moim zdaniem od późnych lat 70., w 80. na pewno, a na początku 90. to było już bardzo, tak. To było uchylanie się od służby wojskowej. Tak, mamy tak zwany Kriegsverweigerungsdienst. W Niemczech to wyglądało tak. Na początku jeszcze muszę powiedzieć, że służba w Bundeswehrze w latach 50. trwała 12 miesięcy, potem w latach 70. do początku 80. 18 miesięcy i na samym końcu 12 miesięcy i skrócili to do 6 miesięcy. Mm-hmm. I osoby, które nie chciały pójść do wojska, do Bundeswehry, mogły złożyć podanie i robiły te swoje 2 lata czy 1,5 roku powiedzmy w szpitalach albo w domu starców jako służbę taką socjalną. Ja w latach właśnie już po liceum, czy tak mniej więcej w okresie liceum, no muszę powiedzieć, że z mojego otoczenia, z mojej klasy, większość właśnie chłopaków decydowało się na tą służbę zastępczą. I powiem ci, że oni mieli jednak wiele możliwości, czy tam, czy szpital, czy przedszkole. I coraz częściej było to też właśnie troszeczkę też tak dopasowane do pewnych środowisk. To się zgadza. Bo niekoniecznie chłopak po humanistycznym liceum nadawał się, nie wiem, do domu starców. On bardziej chciał tam jakoś foczki nad Morzem Północnym, bo na przykład też była taka możliwość. Mam taki przypadek, że można było tam foczkami się zająć, tak? I akurat foczki go interesowały. I to było dla tych organizacji wszystkich, ale też właśnie dla szpitali, żłobków, przedszkoli, to co mówisz, nie? To było całkiem dobrym wsparciem. Tak, inaczej mówiąc, tania siła robocza, bo ponieważ ci młodzi chłopcy to dostawali swoje pieniążki od państwa, a nie od powiedzmy swojego pracodawcy, którym tam szpital był, przedszkole, czy żłobek, czy te foczki. Ale teraz troszeczkę zmienię perspektywę, bo mówimy o tych, którzy nie chcieli, złożyli to podanie ten, ale możemy teraz nawiązać do tych, którzy jednak poszli do tej Bundeswehry. Cofniemy się tu troszeczkę w czasie i przecież te rok, półtora, tak jak mówisz, nie? 12 miesięcy, przedtem jeszcze 18 miesięcy, to dla wielu kręgów społecznych w Niemczech bardzo dużo też jednak dawało. Mhm. Bo nie można tutaj brać tylko pod uwagę bogatych licealistów, synków, lekarzy i innych. Był też ten mechanik samochodowy na przykład, który się w tej Bundeswehrze bardzo dużo nauczył. Ja daję też taki przykład, tak? Zgadza się. Że to też było z drugiej strony, nie? Tak, ja mam też wielu znajomych, którzy w Bundeswehrze no, na przykład zrobili prawo jazdy na ciężarówki albo też na zwykłe auta. To było bardzo lubiane, o tym się zawsze mówiło. To było zawsze gratis. I bardzo wielu, tak w naszym wieku plus jeszcze może 10 lat, to są dzisiejsi najlepsi kierowcy autobusów. Tak, tak. Nie? Tak, zgadza się. Chociaż znam przypadek taki osobisty, taka anegdotka. Znajomy no ode mnie jeździł w Bundeswehrze właśnie Leopardem. Zrobił tam te uprawnienia na Leoparda. No i po wojsku myślał, że ma normalne prawo jazdy, prawda? No aż go policja złapała, on tam daje ten swój dokument i się patrzą, bo no ale to jest no z Bundeswehry, to jest no, na czołgi, a pan tutaj autem jeździ, a to nie można. Takie wielkie zdziwienie było. Więc, ale to jest super. Obym dzisiaj właśnie jechałam z takim właśnie panem autobusem, oby to nie było tego czołgu, ale świetnie jechał. Człowiek zna trochę anegdotek z Bundeswehry, takich bardzo ciekawych.
No ale może jeszcze zaraz do tego dojdziemy. Wiesz, bo w tej miejscowości właśnie w Szlezwiku to nawet cała dyskoteka z tego żyła. Tak, tak. To było dużo miejscowości, gdzie jednostki, gdzie koszary były, to te miasta dużo z tego żyły. Ja na przykład mieszkam w Waszczanie, to jest miasto niedaleko ZOST, które jest powiedzmy miastem wojewódzkim u nas. I w ZOST były też koszary Bundeswehry, ale wiadomo, od kilku lat oszczędzanie i zostały zamknięte. Też w latach 60., 50. w ZOS były też koszary armii belgijskiej. Taka ciekawostka. To jest bardzo interesujące. Ale ta sama sytuacja w Szlezwiku. Wielkie, wielkie koszary zostały sprzedane deweloperom. Tak. Naprawdę absolutnie się z tym zgadzam. Podobna sytuacja w Szlezwiku. Nie tylko dyskoteka, wszystkie możliwe barki i nawet wesoły domek. Tak, to ale słuchaj, wiesz co, dzisiaj się tam przeszłam, sobie tu spaceruję na starych śmieciach, nie ma Bundeswehry, nie ma wesołego domku. No nie ma klienta. Nie ma, domek zlikwidowany, koniec, nie wiem czy internet, czy Bundeswehra, ale stawiam raczej na Bundeswehrę. Bardzo dużo też budownictwa pod Bundeswehrę. Tak, tak, tak. Całe osiedla pod Bundeswehrę, bo oni głównie też przyjeżdżali tu na północ Niemiec. Tradycyjnie w ogóle w Szlezwik-Holsztynie, w tych na północ położonych landach, po prostu jest mało ludzi. Tu tak, jest tak, niskie jest zaludnienie i oni przyjeżdżali raczej tak z Zagłębia Rury, czy nawet z Badeni-Wittenbergi i oni przyjeżdżali tu często jako katolicy. I w terenie protestanckim, na przykład dla nich, pod nich, powstawały katolickie kościoły. Takim przykładem jest parafia, można powiedzieć moja była parafia w Kropie, właśnie która powstała dla wierzących w Bundeswehrze, którzy przyjechali tu jako katolicy. Taka mała ciekawostka teraz dla naszych widzów, sprawy religijne. W Niemczech sytuacja wygląda tak, że od Zagłębia Rury wszystko w dół, jest prawie wszystko katolickie, a od Zagłębia Rury w górę i w kierunku wschodnim protestanckie. Chociaż my mamy tutaj taką małą szachownicę, bo ja mieszkam w Sauerland i u nas to sytuacja wygląda tak, że jedna wioska jest katolicka, druga jest katolicka, jedna protestancka i to jest kompletnie tutaj pomieszane. Można powiedzieć, że na twojej wysokości mniej więcej też przechodzi ta granica, nie? Tak, tak, dlatego tak. Po prostu. Ale mi się wydaje, że to trzeba by wrócić do pokoju westfalskiego, do Münsta, gdzie tu była ta w XVII wieku wojna 30-letnia i jednak tu te straty ludnościowe były bardzo wysokie. Te wojny religijne tutaj dały wtedy dużo do popalenia i od tej pory to jedna wioska jest tak, bo hrabia był katolicki, drugi hrabia wiosce obok był protestancki i od pokoju westfalskiego to tak już zostało. Ale to jest pewna struktura historyczna w Niemczech, którą jednak Bundeswehra przez to szalone przemieszczanie się ludzi, ona bardzo zmieniła to oblicze. To jest tylko taki przykład, te pojedyncze parafie, ale no mam tu namacalne przykłady, że regiony czysto, czysto protestanckie. Tak. Nagle budował się domek. Tak. A słuchaj, taka jeszcze jedna ciekawostka. Tam, gdzie ja mieszkam, mam widok z okna na zamek, pałac krzyżacki, powiedzmy to tak. W mojej miejscowości, bo ja mieszkam w Waszczenzyślichwo, powstał w XVI-XVII wieku jedna z siedzib zakonu Deutsche Orden w Polsce nazywano Krzyżackiego. Ten zamek, pałac do tej pory stoi. Potem był klasztor sióstr zakonnych, a podczas II wojny światowej i po dom dziecka. Tak. Teraz stoi pusty. Taka mała.
Ale ty z okna widzisz to? Tak. Tak, jak ja teraz spojrzę w prawo, to widzę. Wow, ale widoki. Super. O, nie, nie, ja w Poznaniu z mojego mieszkania akurat patrzę na te Centrum Lotnictwa Polskiego. O, to też fajnie. Jestem w temacie. Jesteśmy chyba najbardziej bezpieczną ulicą, bo państwo, ten teren jest nadzorowany 24 godziny na dobę. Masz bezpiecznie. Mam bezpiecznie. Ale wracając do Bundeswehry, takie słówko jeszcze dla słuchaczy. Bundeswehr się w ogóle dzieli na trzy części. Mamy tutaj Heer, to są wojska lądowe, armia. Mamy Luftwaffe, to są wojska powietrzne. I mamy Kriegsmarine, czyli twoja specjalność, marynarka wojenna. Ale wiesz co? Jestem tu na terenie troszeczkę mieszającym, takim łączącym. Lepsze słowo to jest właśnie łączącym. Z jednej strony oczywiście po stronie Bałtyku, Kilonia jest centrum marynarki wodnej na Bałtyku, ale także oczywiście Morze Północne, nie? I Schleswig-Holsztyn jakby otoczony jednym i drugim wybrzeżem w naturalny sposób wpisuje się w ten schemat. Tak. Ale w Schleswig-Holsztynie mamy też te wielkie lotnictwo. Zobacz, Jagel. Zgadza się. Egebek był, nie wiem czy jest nadal aktywny, ale jak były ostatnio te no to tato mi opowiadał, że słyszał co 10 minut start. My do niedawna u nas też mieliśmy przynajmniej dwa razy w tygodniu kilkadziesiąt metrów nad domami latały dwa razy w tygodniu myśliwce i to było latami się u nas działo. Teraz od chyba dwóch czy trzech lat się to trochę ucieszyło. I powiem ci, co chodzi o to lotnictwo, konkretnie też o pilotów. To miałam z bardzo wieloma miałam kontakt, no bo jakby chodziłam z dzieciakami ich do szkoły, nie? I oni naprawdę mieli bardzo preferencyjne warunki, bo po względnie krótkim jakby okresie czynnym jako piloci, no, mieli tą możliwość bardzo dobrze wyposażonej emerytury, z której tak. Też korzystali. Tak. I były też za tamtych czasów też budowane piękne domy. Znaczy moi rówieśnicy byli w odpowiedni sposób też wyposażeni, co chodzi o życie dorosłe, studia i tak dalej. Ta sytuacja tych pilotów była bardzo, bardzo dobra. Tak. I przypominam sobie i z wielką serdecznością przypominam sobie moją nauczycielkę, wychowawczynię mojej klasy, panią Hannę Henkel, do której mam sentyment i wymieniamy się do teraz listami. Bardzo kochana kobieta. I ona uczyła mnie angielskiego. Była wielkim fanem Barbra Streisand. Nauczyła mnie dosłownie Barbra Streisand, którą cały czas słucham, uwielbiam tą piosenkarkę. I nauczyła się tego wszystkiego na bazie, tak o tym mówiła, że to było base. Chyba tutaj posługiwała się już tą amerykańską terminologią, bo jej mąż musiał wtedy, my piszemy wtedy lata 90., nie? Wczesne lata 90. Musiał długoletnie szkolenie przejść w Teksasie. Tak. I całe rodziny, to znaczy żona i dzieci, trafiały na to base. Żona i dzieci dostawały takie dobre szkolenie w angielskim, bo naprawdę, no potem ta osoba mogła być swobodnie tu właśnie klasycznie nauczycielką angielskiego, nie? Dzieci liznęły bardzo fajny angielski, najczęściej potem pracowały w tym języku i to były rodziny, powiem ci, które były po prostu szalone, co chodzi o amerykański styl życia. Mówiąc o Barbra Streisand, mówiąc o surfingu na Hawajach, no po prostu coś niesamowitego. I wtedy, w tamtych latach, takich ludzi było bardzo wielu, którzy liznęli tej Ameryki, się w tej Ameryce zakochali. Jak ja pamiętam do dzisiaj twarz mojej nauczycielki, jak ona wspominała tego.
coś niesamowitego i zawsze powracała do tego, że te bazy szkolnicze robiły dla nich też chyba jakiś taki program, wiesz, taki kulturowo-edukacyjny. I ona miała szalone szczęście, bo wolno jej było wyjechać, obym się teraz nie pomyliła, czy to jest Arizona, czy nie, gdzie te wielkie kasyna takie, gdzie... Nevada. Proszę? Nevada. Las Vegas, tak. Tak, no i co było? Był koncert Barbra Streisand. No to miała szczęście. No, więc był to jakby cały taki program, który oni przechodzili, to znaczy, no, zostali zarażeni amerykańskim stylem życia i byli bardzo na tak. No ja jestem też fanem amerykańskiej motoryzacji, muszę się przyznać. Taki mały wirusik. Ale powracając do twojej nauczycielki, do pani Henkel, tak. Wiesz, co to nazwisko mówi? No, jakby można powiedzieć, jest ten Henkel od na przykład Kubka. Tak, nie? Ale chodzi o coś innego, bo no. Firma Henkel to były podczas II wojny bombowce Henkel. A, widzisz? O! Czyli miała no, to jest drugie dno. Źródło militarne, to nazwisko. Drugie dno, okej, okay. Mąż, pilot i to nazwisko. Rozumiem wszystko. Dobra, ale opowiadam o tym przykładzie, bo takich rodzin było w tamtym czasie całkiem sporo. I mi się zdaje, że było w tym okresie, było takie wielkie okej na Amerykę i wpływ Ameryki na Niemcy. Przykładem są seriale telewizyjne, które były tu z pasją oglądane, co dzisiaj jest w ogóle nie do pomyślenia. Ale ja jeszcze, będąc w szkole, no po prostu z otwartą buzią oglądaliśmy te Beverly Hills. Nie wiem, czy to znasz ten to nie serial. Nie. To nie dla mnie. Nie dla ciebie, dobra. Ale to było coś, że z tej Ameryki docierały impulsy kulturowe, które stwarzały więź. Głęboką więź i takie okej, że Amerykanie tu są, okej, że my walczymy w jednej armii natowskiej. Tak, ale przez te zmiany co 4 lata, no niestety ta więź z Ameryką się w Niemczech bardzo zmniejszyła. Też wiadomo, polityka zagraniczna USA w stosunku do Europy od lat 90. była coraz mniejsza. Zgadza się. I skończyły się te wyjazdy. Skończyło się to obcowanie ze sobą, nie? Że tu też te niemieckie, no te wielkie Rammstein, nie? Na przykład. No jak pojedziesz do Hessen, do tych baz jeszcze, co zostały, to tam masz kompletnie, powiedzmy, inną kulturę, tak zauważyłem. Mam znajomych właśnie niedaleko, tak, od czasu do czasu tam jeździmy. I tam widać, tam masz jeszcze te bary amerykańskie, te restauracje amerykańskie, te dyskoteki tam. Troszeczkę to jeszcze tam inaczej funkcjonuje niż w reszcie. Okay. Zobacz, więc jest jakby więź z jednej strony Niemcy jadący tam, z drugiej strony to oddziaływanie tych baz, nie? A tak jeszcze taka mała ciekawostka dla widzów. Były prezydent Trump. To jego rodzina pochodzi z Baden-Württembergi, prawda? On, mieszkańców tego regionu się nazywa Schwaben i on jest tak zwany potomkiem Schwaba. Ewidentny Schwab. Tak, ewidentny Schwab. A drodzy Państwo, a wiedzą Państwo gdzie Elvis Presley poznał Prysylę? Niemczech. Tak. Więc była wymiana dziesięciolecia, można powiedzieć do połowy lat 90. Zgadza się, że tam się skończyły te ścisłe relacje? Tak. Mi się wydaje, że to się zakończyło po pierwszej wojnie w Iraku. Z jednej strony pierwsza wojna w Iraku, słuchaj, tak. Ale Tomasz, ja mam coś innego na myśli. Że to jest moment,
kiedy schodzą się obie armie niemieckie. Że mamy ten Zachód, który był fajnie, fajnie powiązany z tą Ameryką, bo tam już się zadziało bardzo dużo. Łączą się armie, a tamta armia jest oczywiście kontra, tak? Bo to jest, tak. No, ona ma to wschodnie coś. I w tym momencie dochodzi do ta więź już zgrzyta. Bo ona ewidentnie zgrzyta. Tak, do tej pory mamy we wschodnich Niemczech większość tych prądów antyamerykańskich niż w zachodnich Niemczech. Słuchaj, a czy to nie jest właśnie ten wpływ? To jest, no to oczywiście, że to jest ten wpływ. To jest 60-70 lat komunistycznej propagandy. I tu zostało celowo czy niecelowo, może po prostu to jest taki tok niemieckiej historii. Trudno mi to powiedzieć. Ale tu dochodzi ewidentnie w połowie lat 90. dochodzi do jakiejś zmiany mentalnościowej. A z drugiej strony tworzy się nowa wspólna armia, nie? Sama dobrze wiesz, że do tej pory i są używane w Niemczech te dwa zwroty Ossis i Wessis, czyli ci ze wschodu i ci z zachodu. Że do tej pory jakoś w Niemczech się tej jedności też między społeczeństwem też nie uzyskało. Dalej jest ta niewidzialna granica. Tak, i ona jest głównie granicą mentalnościową. Tak, zgadzam się z tobą. Ona jest wyłącznie mentalna, bo nawet oni już teraz zbliżyli się językowo, już nie mówią tych dziwnych wschodnich rzeczy, tak? Oj, coś takiego. Powiem ci szczerze, nie chcę nikogo obrażać, ale jak ja słyszę ten akcent Saksonii, to nie jest mój świat. Powiem to tak delikatnie. Tak, te dialekty, nie? Dialekty, tak, zgadzam się, ale przecież pamiętasz takie, że ich się poznawało o tym, że oni inaczej te podawanie godziny. Tak, też to było. Oni inaczej podawali godzinę, że zawsze mówili, że do pełnej godziny brakuje tyle i tyle. Tak. A to nie jest za 15 minut na przykład, nie? To się zgadza. No, język niemiecki jest ogólnie jedyny w swoim rodzaju, że liczby są podawane, mówione na odwrót. Prawda? Tak. Że nie mówi się 47, tak jakby się po polsku powiedziało, tylko 74 jako 47. Tak, ale te wschodnie landy miały taki inny system. Miały. I to bardzo długo poznawało się tych wschodnich przez tą terminologię. Ale oni już teraz się dopasowali, mówią po zachodniemu, bo zauważyłam, że to już jest wyplenione, ale mimo wszystko w głowach to funkcjonuje jeszcze inaczej. Ta mentalność jest naprawdę inna, nawet u ludzi naszego pokolenia, nie? Tak. Wychowanych już jakby no, w tych wolnych Niemczech. Chociaż no, do tej pory słyszysz, we wschodnich Niemczech się nieraz nie spotkałem, no ale kiedyś by to było o wiele lepiej. Każdy miał pracę, każdy, tylko zapominają, że co trzeci pracował w Stasi, prawda, i całe społeczeństwo. No więc miał pracę. Miał pracę. Donosicielstwo czy nie donosicielstwo? Miał pracę. Było, aha, no jak zawsze wspominają, zawsze te wakacje nad Balatonem czy w Bułgarii. Tak, że zawsze, no to były no dwa jedyne państwa, gdzie w lato obywatele NRD mogli no, na ciepłą wodę pojechać, prawda? I wiesz co? Textilfreies Baden. Właśnie o tym teraz myślał. Jak ja teraz to przetłumaczę, Tomasz, pomóż. Nudyści. Tak, po prostu całkowicie to jest, oni to uważają jako forma jakiejś wolności, którą tam przeżywali, tak? Że tak. Mogli sobie całkowicie bez niczego. I po tym też od razu poznasz tego wschodniego, że on ci od razu o tym ględzi. No jakoś tam mają te swoje zawiłości, ale... Tak, słucham. Teraz, powracając krótko do Bundeswehry, wiesz co, wtedy też i chyba do teraz zgłasza się do Bundeswehry wiele osób ze wschodnich landów. Tak, ponieważ widzą w Bundeswehrze perspektywę pracy. Nie zapomnijmy tego, że we wschodnich landach jest wyższe bezrobocie. Tam nie ma aż tyle, powiedzmy, ciężkiego przemysłu albo przemysłu chemicznego, jak na zachodnich Niemczech albo południowych Niemczech.
I tu dużo młodych mężczyzn i kobiet teraz po zakończeniu szkoły widzi Bundeswehrę jako dobrego pracodawcę. Jak najbardziej. I mamy jeszcze jeden efekt. Tam jest jednak przeważa nadal ludność rdzenna. Tak, tak. I to jest spora różnica. Wiesz co, byłam na takich targach. To były targi dotyczące właśnie nauczania zawodowego. Ausbildungsmesse. Mhm. I tam przedstawiało się bardzo dużo pracodawców, między innymi Tesla. I właśnie w ramach tam tej pracy medialnej zostałam tam zaproszona. Głównie przez Teslę i miałam chwalić, jak to Tesla zbiera tych wszystkich cudownych pracowników, co w ogóle tak nie było. Ale na tych targach były też huty między innymi i truck do Swery. Mówimy tu o terenie pod Frankfurtem nad Odrą. Tak. To znaczy w 99% ludność rdzenna. Lekko boga, ale no powiedzmy taki schemat z dawnych czasów. Mm. Mentalnościowo to nie jest Hamburg, to nie jest Berlin, to nie jest żaden inny odlot, nie? Mm. Więc wszystko idzie takim starym tokiem. No i słuchaj, tam była taka kolejka do tego traku. Zainteresowałam się tym, dlaczego jest to, było tak, na policję była kolejka, do Bundeswehry była kolejka i do miejscowych urzędów. Całkowicie coś innego niż to, na co była nastawiona Tesla, a co były te, wiesz, wielkie zachodnie firmy, w ogóle nakręcały się tam totalnie, myślały, że rozdadzą jakieś prezenciki i wszystko będzie szło jak po maśle. Nie. Oni chcieli iść w te zawody i to było zainteresowanie głównie rodziców, bo to było dla nastolatków tak pod kątem w ogóle zorganizowane. I rodzice przekonywali tych młodych ludzi, słuchaj, tam jest bezpieczeństwo, tak? Nie będziesz dużo zarabiał, ale jest to na zawsze. I to były ich zagadnienia, to były ich pytania. I powiem ci, to bardzo zwróciłam na to uwagę i myślę, że obrazek takich targów na przykład u ciebie tam w Dortmundzie czy coś wyglądałby o 180% inaczej. Kompletnie inaczej. To by znowu było w drugą stronę. Ale wracając właśnie do tego, powiedzmy, poboru, by można byłoby tak powiedzieć. Dzisiaj właśnie czytałem ciekawy artykuł, że od zeszłego roku wzrosła liczba osób, które chcą służyć w Bundeswehrze. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony wzrosła też ilość osób, które w tej Bundeswehrze nie chcą walczyć. To wzrosło chyba, jeżeli się nie mylę, prawie o 500% w ciągu 2 lat. Chyba to był artykuł CDF. To był CDF. Może być? I czytaliśmy ten sam artykuł? Tak, tak. To były dwa artykuły. Tak. Jeden był z NTV, że właśnie wzrost poboru, a drugi właśnie z tym Kriegsverweigerer, że nie chcą w tereny wojenne, to było właśnie z CDF-u. Tak. To jest bardzo interesujące, że właściwie rozchodzą się drogi, nie? Tak. Albo idziesz w lewo, albo idziesz w prawo. Ja tego też powiem ci szczerze, nie rozumiem, jak się decydujesz na służbę w Bundeswehrze. Tak tylko dla informacji, dla naszych słuchaczy, mamy w Bundeswehrze teraz albo żołnierzy czasowych, albo żołnierzy zawodowych. Kiedyś było jeszcze tak zwanym Wehrpflichtige, no to tych standardowych, co służyli te 12 z poboru, te 12 miesięcy. I to jest dla mnie też taki fenomen. Jak idziesz do Bundeswehry, to się decydujesz na karierę w wojsku, czyli musisz się z tym liczyć, że będziesz wysłany na misję w tereny, gdzie toczy się wojna. Ale widzisz, to jest właśnie taka mentalność i może tu zaraz powiemy, co motywuje ludzi na tą Bundeswehrę, tak? Widzisz, zjeść ciastko i mieć ciastko, nie? Tak, zjeść ciastko i mieć ciastko. To nie idzie. Można też po prostu pójść na 4 lata. To mamy wtedy ten Zeitsoldat, prawda? Że idziemy na 4 lata. I wiesz co, dla wielu jest to po prostu taki praktyczny moment, jak gdzieś stracili pracę. Na przykład.
nie wiem, zakład piekarski, co tu jest jakąś zmorą tutaj w tych okolicach, bo właśnie widzę wszystkie piekarnie, które kiedyś tu były, ich nagle nie ma. One się zamykają. Fajnie, nie mam pracy, ale mam kredyt do spłacenia, więc zaciągam się na 4 lata. Ale te 4 lata, to ten ktoś sobie myśli, że będzie miał cieplutko i fajnie, ale żeby już gdzieś pojechać umierać, to już nie. To już nie. To mieliśmy te przypadki tych wszystkich misji w Afganistanie, w Kosowie, że jednak wiele żołnierzy zginęło, a potem, no na przykład po Afganistanie, to znam z opowieści moich znajomych, ci byli żołnierze się sami siebie pytają, po co oni tam w ogóle byli, prawda? Że nie widzieli potem sensu służby na takich misjach. Ale krótko wróćmy do połowy i końca lat 90., bo tu dochodzi do bardzo ostrej decyzji, że Niemcy decydują się, bo do każdej misji potrzebny jest okej Bundestagu. Tak. Bundestag się musi na każdą kolejną niemiecką misję zgodzić. Po raz pierwszy w niemieckiej historii dochodzi do decyzji, że niemieccy żołnierze będą gdzieś w akcji poza granicami kraju. Tak, to było Kosowo. Tak, więc jakby kończy się ich samozrozumienie, że są armią tylko do obrony. Tak. W ich samozrozumieniu, bo ja uważam, że każda z tych misji służyła obronie, ale nie. Oni rozumieją to inaczej. I mi się zdaje, że tu właśnie stało się oczywiste, że to nie jest jakiś cieplutki klub, tak, z którego spłacać parę lat kredyt, a potem, aha, bo to też jest ważne, że po tych 4 latach państwo finansuje kolejne wykształcenie. Tak. To jest, to się po tych 4 latach się tak cieplutko ląduje znowu w ogóle finansowo i co chodzi o w ogóle całokształt, że to jest dla wielu osób po prostu taki fajny moment, tak? No taki wygodny. Wygodny. To jest bardzo, bardzo wygodne, szczególnie na terenach wschodnich Niemiec, gdzie wiadomo są te trudności, ale także tu w terenie w Schleswig-Holsztynie, który jest terenem ubogim po prostu. Tu nawet nie ma zakładów, tu nie ma żadnych firm, więc jak naprawdę ta piekarnia wysiądzie, a mam odczucie, że wysiadły 2/3 tutaj w tym miasteczku, gdzie moi rodzice mieszkają. Więc nie mam naprawdę szans sobie jakoś tak na ten moment sobie poradzić, więc zaciągam się do tej Bundeswehry 4 lata, stabilizuję się finansowo, a potem sobie cieplutko przechodzę na jakąś posadkę taką urzędową, nie? Wiadomo, nie możemy zapomnieć też o tym, że dużo osób, które zrobiły maturę, mają w Bundeswehrze bardzo wysokie szanse na bardzo wysokie studia, czy medyczne, bo tu mamy, tutaj taka ciekawostka dla naszych słuchaczy, studia medyczne w Niemczech, to trzeba mieć bardzo, bardzo dużo szczęścia, żeby się dostać na studia medyczne. To trzeba mieć świadectwo najlepsze z najlepszych, żeby zostać, powiedzmy, tym wybrańcem na te studia medyczne. I tutaj Bundeswehra daje szansę. Daje szansę takim młodym ludziom, którzy chcą zostać, powiedzmy, lekarzem, że mogą te swoje marzenie spełnić. Tylko muszą służyć w Bundeswehrze. Absolutnie, absolutnie świetną rzecz przytoczyłeś. Chodzi o zawody bardzo dochodowe. Lekarze, stomatolodzy. I Bundeswehra ma nawet swoje własne uniwersytety. Tak, zgadza się. Więc naprawdę to jest ścieżka bardzo interesującej kariery. Tak, i te uniwersytety są bardzo renomowane, tak jak Monachium na przykład. O, tak jak Hamburg. Tak jak Hamburg, to się zgadza. I one są właśnie też w interesujących miejscach, one są dopieszczone finansowo, bo to jest dosłownie parę tysięcy tylko studentów. I oni mają taki cudowny klucz, tam chyba jeden docent na 8. Tak. No po prostu jakieś cudeńka, bombowe warunki. Byłam w bibliotece politologicznej w Hamburgu, bo oni tam mają między innymi też politologię. Odlot. Nie do porównania z każdą inną uczelnią. Już na pewno nie hamburską, która jest beznadziejna na tle innych niemieckich, a tam po prostu biblioteka odlot. Korzenie. No,
To taka elita, by można byłoby powiedzieć, prawda? Tak, tak. Więc poruszyłeś coś bardzo ważnego, ścieżka prawdziwej kariery. Tak. I wielkiego jakby społecznego wow. Bo w Niemczech być stomatologiem czy lekarzem to jest naprawdę najwyższa społeczna poprzeczka tego kraju. Tak, tak. To już jest powiedzmy elita społeczeństwa. Lekarz. To jest totalna śmietanka. Mm. To jest troszeczkę inaczej niż w Polsce. To trzeba zaznaczyć. Tak, i Bundeswehra daje te wszystkie możliwości. Ale mimo wszystko nie udaje im się zdobyć kompletu ludzi. Nie, nie. Mają deficyt. Mają deficyt. Wedle tej świeżo ogłoszonej przez Scholza niby tego przełomu Zeitenwende ma być dofinansowana Bundeswehra. Były obiecane 100 miliardów euro. Tak, to jest 3 razy za mało. Według ostatnich obliczeń, żeby Bundeswehrę doprowadzić na nowoczesny stan, który by państwo niemieckie sobie życzyło oraz by NATO sobie życzyło, są potrzebne minimum 300 do 400 miliardów euro oraz rocznie nie 1,5%, czy 2%, tylko 3 do 4% dochodów państwa. Musiałby być przeznaczony na etat obronny. Tomas, ale jeśli, zobacz, sam przytoczyłeś, tak? Wrócili z Afganistanu. Ja też znam mnóstwo takich ludzi, którzy mówią mi po prostu w twarz, po co tam byliśmy? Totalna głupota. Tak. Zgadza się. Którzy bardzo, bardzo dużo o tym mówią, ile ich to kosztowało psychicznie, jakie to związane są z tym problemy. Powiem ci, że z takim personalem, z taką mentalnością, no to właściwie nie idzie stworzyć armii. Tak, problem jest Bundeswehry taki, że od 30 lat na Bundeswehrze się oszczędza. Tak się oszczędza, że i na sprzęcie się oszczędza oraz no, na ludziach się oszczędza. Że ci najlepsi powiedzmy pracownicy albo żołnierze już nie służą w Bundeswehrze. Tak, ale zobacz, daje się im wspaniałe warunki finansowe. Prawda? No, są te uniwersytety. Daje się ludziom, którzy na rynku pracy normalnie mają trudno, daje im się im te Zeitverträge, to znaczy te ograniczone czasowo. Cieplutkie lądowanie, a jednak jest niechęć. I tu, tak, proszę. Tu chcę przytoczyć taki wywiad, który prowadziłam w Berlinie. Bo zaskakująco dużo osób w Bundeswehrze jest z pochodzenia polskiego. Jak się człowiek tak dokładnie dopyta, to czują się Polakami. Ale służyli lub służą w tej Bundeswehrze. Odniosłam wrażenie po tym wywiadzie, a był to żołnierz służb specjalnych. Odniosłam wrażenie, że był to też człowiek, któremu bardzo zależało na takich atutach męskości. Też. Prawda, że został wyszkolony na przykład, jedno z tych szkoleń było w warunkach ekstremalnych na północy Norwegii. I ponieważ on ma doświadczenie w nurkowaniu, no to na przykład to było dla niego takim wielkim wyzwaniem. I on potrafi w takich warunkach pracować i zrobił z tego taki własny challenge osobisty, nie? Ale nie był to człowiek zmotywowany w sensie patriotycznym. Tak. Tutaj mamy znowu taką no, różnicę między państwem, inaczej między społecznością niemiecką, a powiedzmy amerykańską. Amerykanie są bardzo patriotyczni, prawda? Jeżeli chodzi o Amerykę, jeżeli chodzi o tą swoją flagę, są bardzo patriotyczni, co w Niemczech tego brakuje. Czemu tego brakuje? Moim zdaniem to zostało oduczone po II wojnie światowej. Zostało Niemcom powiedziane, że patriotyzm to jest w ogóle coś złego.
I dopiero moim zdaniem od kilku lat, od Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, gdzie Niemcy wygrali, to się troszeczkę zmieniło, że jednak ten patriotyzm powoli, powoli powraca, ale też nie za dużo. Wiesz, ale też takie pytanie, ktoś, kto się nie urodził w tym kraju, który wewnątrz siebie nosi mentalność innego kraju, no bo tak jest w przypadku Polaków, jest też pytanie, czy on w sposób formalny tam służy, czysto formalny. Jestem, bo mam takie zatrudnienie. A jednak armia jako taka, ona jednak musi, ta motywacja musi być wewnętrzna. Wiesz, nie ma rady. Może większość, może niektórzy z tych ludzi widzą Bundeswehrę jak tak, powiedzmy, legię cudzoziemską, prawda? Coraz bardziej tak. Bo naprawdę patriotyzm w Bundeswehrze aż tak wysoki nie jest. I ten kłopot będzie chyba narastał, no bo nie udaje im się zdobyć ludzi i sięgają po osoby już identyfikujące się państwowo szeroko. Tak, tak przypadkowo dzisiaj mi wpadło do ręki zdjęcie z jakiejś tam jednostki z przysięgi, prawda? Tak fajnie maszerują wszyscy razem, jak się patrzy na te twarze i powiem ci szczerze, że 1/4 tych żołnierzy raczej na rdzennych Niemców nie wyglądała. Tak. I to absolutnie widzę podobnie. I tu chyba Bundeswehra musi, zanim zacznie te wielosetnomiliardowe wydatki, oni cały czas mówią o tych reformach, prawda? Tak. Więc one się zaczęły już od... wiele ministrów tam się przecież zużyło. Von der Leyen była między innymi także słynną minister od obrony. I ona już robiła reformy. Jako jedna z takich pierwszych, co chciała zmienić, to jeszcze uważam, że jako kobieta to się starała, bo naprawdę tak. Ona miała też dużą wiedzę polityczną, duże powiązania polityczne, tego nie da się ukryć. Ona chciała to zmienić. Ta pani ostatnia minister, no niestety to była jedna wielka tragedia. I teraz mamy nowego, który, tak jak ja to z mojego punktu widzenia widzę, no to naprawdę się stara i planuje bardzo wielkie zmiany. I największą zmianą z mojego punktu widzenia jest walka z biurokracją w Bundeswehrze. Bo biurokracja w Bundeswehrze to jest jedna wielka tragedia. To jest wielki kolos. Prawda. Przyznaję tobie rację co do Pisterusa zupełnie. Zgadzam się. Poczekaj, bo tutaj przyjeżdża karetka. Musimy odczekać. Dobra. Jak najbardziej. On deklaruje chęć reform i wygląda na to, że jest w tym przekonujący. Tak, tak. On już te 100 miliardów zaplanował i sam też powiedział, że to jest o wiele za mało, że potrzebuje 3 razy tyle, żeby Bundeswehrę przynajmniej trochę postawić na nogi. Ale widzisz, błędy pokutują. Tak. I są powielane. Tak. Historia na przykład teraz tej brygady, która miała być stacjonowana na Litwie. Widzisz, niby kanclerz w ramach tej Zeitenwende, którą ogłosił krótko po wybuchu wojny na Ukrainie, także wszystko w Niemczech się zmieni, że Bundeswehra się zmieni, będzie obrońcą wolności na świecie, ogłosił niestety, i to było... nie wiem pod jakim impulsem zrobione, w tej Litwie, która się tak strasznie teraz boi i ma się czego bać, prawda? Na tej wschodniej flance stanął tam i tym ludziom w strachu powiedział, że będzie stacjonowało 5 000 niemieckich żołnierzy tam na Litwie. Dobrze szkolonych. Tak. I przecież stało się strasznie. Ich tam do teraz nie ma. Tak. I uważam to za wielki, wielki błąd, bo tu się gra tą Litwą. Nie wiem dlaczego akurat padło na ten biedny kraj. Chyba dlatego, wiesz co, takie jest straszne, bo oni są w stosunku do Niemiec stosunkowo ulegli.
I to jest makabryczne dla nich, powiem ci, doświadczenie, że mimo wszelkiej uległości we wszystkim idą im na rękę i no, zostali normalnie oszukani. Ja bym to powiedział inaczej. Nie, że zostali oszukani. Po prostu powstały obietnice, które w tym momencie nie są do spełnienia. Było powiedziane, że zostanie wysłanych 5 tysięcy dobrze wyszkolonych i dobrze uzbrojonych żołnierzy w najnowszy sprzęt, który w ogóle jeszcze nie został wyprodukowany. Powiem ci, Tomasz, że odnoszę inne wrażenie. Wysłałam już bardzo wiele zapytań do Ministerstwa Obrony. Nic nie jest mi o tym mówione. Znaczy, nic się jako dziennikarze nie dowiadujemy. To jest całkowicie, to jest naprawdę, musi być obwarowane taką... odbywa się to w jakimś bardzo zamkniętym świecie, bo zwykle do nas dziennikarzy jakieś zdanie jest puszczane, tak? Myślisz, do Ministerstwa Klimatu to tak i będzie wyciek, nie? To Ministerstwo Obrony jest bardzo szczelne. I powiem ci, bo w kwietniu do Niemiec przyjechał też no, prezydent Litwy pytać, no, co się wreszcie wydarzy. I jeden minister, znaczy jego jakby rzecznik prasowy, wydał komunikat i ten sam komunikat został wydany przez Scholza, przez Urząd Kanclerski. I to były jedyne źródła, które my dziennikarze dostaliśmy. I one były tak odmienne. To są dwie różne kartki. Lewa ręka nie wie, co prawa robi. Nie w tym stylu, tylko w tym sensie, że Litwie bardzo zależy. I Litwa moim zdaniem cierpliwie i kulturalnie nadal pyta, no to kiedy będziecie gotowi? I podobno, to znaczy tak relacjonuje strona litewska, w 2026 mają być gotowi. A co robi Urząd Kanclerski? Nie podaje tej daty. I to jest po prostu bardzo marne. To budzi niepokój, który jest no chyba teraz w ogóle niepotrzebny na tej wschodniej flance, gdzie potrzebujemy siebie i potrzebujemy wsparcia. Tak. Jaki to jest partner, który, to już nie trzeba było obiecywać, ale jak już się obiecuje, to nie zwodzi się potem partnera w potrzebie. I powiem ci, że to moim zdaniem Pistoriusa w tym jego działaniu niekoniecznie wstawia w pozytywnym świetle, bo on niestety w takim kombinowaniu, które teraz ma miejsce, bierze udział. Powiedzmy to tak, on przedtem, zanim został ministrem, on w ogóle z Bundeswehrą nie miał nic wspólnego. Jego wrzucili kompletnie w zimną wodę, prawda? On nie był jak inni politycy, no może w jakimś komitecie obronnym w Bundestagu, on kompletnie z tym tematem nie miał nic wspólnego i uważam, że jak do tej pory, oprócz takich kilku wpadek, to się jeszcze dobrze trzyma. Prawda. Teraz mamy, wiadomo, te dyskusje, to dzisiaj też postowałem. Dzisiaj się wypowiadał sekretarz SPD, że z jego punktu widzenia Bundeswehr może wysłać te rakiety dalekiego zasięgu Taurus, ale Ukraińcy muszą je sami programować, ponieważ gdyby Bundeswehr zaczęła cele programować, to może to przez Moskwę być odebrane jako bezpośredni, powiedzmy, atak NATO. Tak. No, i to jest właśnie... Ale wracając teraz do Bundeswehr, też czemu takie małe... Czemu tak są problemy ze sprzętem, prawda? W 91 albo 2 wszedł w życie nowa umowa między NATO i Moskwą, że do 100 tysięcy jednostek wojskowych musi być po obu stronach rozbrojonych.
I pod tym względem Bundeswehr bardzo dużo straciła jednostek, dużo czołgów, dużo sprzętu. I teraz w tym momencie to wszystko odczuwamy. Prawda? Jak spojrzymy dalej no, na sprzęt, czytałem ostatnio raport o sprzęcie w Bundeswehr, że ogólnie średnia sprzętu, który funkcjonuje, wynosi około 70%. Ogólnie. Jakbyśmy teraz spojrzeli na te słynne Leopardy 2, które poszły tylko 18 sztuk do Ukrainy, to w Bundeswehrze jest około 320 sztuk Leopard 2, w tym działających na dzień dzisiejszy jest około 180. Reszta jest w naprawie. I możemy tak jechać z ciężkim sprzętem dalej, lotnictwo, mamy te słynne śmigłowce Tiger, które były też w Mali na misji, że z około 51 sztuk funkcjonuje tylko około 25%. I jak tak spojrzymy, no to Bundeswehr sprzętu, który działa, tak dużo też nie ma. Powiedz, powracam do twojej tezy. Bo teraz nie jestem pewna, co ty o tym myślisz. Chciałabym z tobą to przedyskutować. Czy twoim zdaniem dolewanie na przykład 200-300 miliardów euro, to ta Bundeswehra będzie super armią? Pod względem sprzętu jest to możliwe. Pod względem personalu mamy duże deficyty, tak jak już no, mówiliśmy. Tylko pierwszym punktem, co Bundeswehra moim zdaniem no, powinna zrobić, to trochę to zacząć walczyć z tą biurokracją. Bo zanim w Bundeswehr się powiedzmy nowy czołg zamówi, to trwa 2 do 3 lat do zamówienia. Teraz powiedzmy z amunicją, co zostało w Rheinmetall zamówione, to poszło w miarę szybko, bo to szło od razu bezpośrednio z ministerstwa. Dlatego ta cała biurokracja została lekko w tyle, ale ogólnie jak pamiętamy 2 lata temu była wielka afera z bronią, z karabinami szturmowymi, które nagle zamiast prosto strzelać strzelały w lewo albo w prawo. I ta cała historia nowych karabinów trwa do dzisiaj. Były pierwsze przetargi, potem okazało się, że firma, która te pierwsze przetargi wygrała, jest firmą, gdzie właściciel jest, to był Katar, jeżeli się nie mylę, siedzi w Katarze. To teraz drugi przetarg wygrała Hecla & Koch i pierwsze karabiny chyba będą, jeżeli się nie mylę, za rok albo no, za 2. Czyli to wszystko, ten moloz biurokracyjny jest olbrzymi. I moim zdaniem to jest główną przeszkodą modernizacji Bundeswehry. Może ciebie zaskoczę, ale ja mam pewną tezę, do której doszło. Odnoszę wrażenie, że Niemcy po przygodzie w Afganistanie, bo to była dla nich jednak przełomowa misja, tak, dochodzą do wniosku, że oni w ogóle nie chcą. Patrzę, bo śledzę misję akurat w Mali, tak, gdzie teraz 1000 żołnierzy ucieka przed Wagnerowcami. Tak. Szybciutko. Dzisiaj obejrzałam sobie 13 misji jeszcze aktywnych, które są prawie wyłącznie szkoleniowe. Tak jest Częstna Litwa, 777 żołnierzy, wyłącznie szkoleniowa. Misja w Polsce między innymi, na tych całych patriotach. Tak. Wyłącznie szkoleniowa, w Rumunii wyłącznie szkoleniowa. Tomas, ich w ogóle już nie ma na świecie. Tak. Bo jeśli ta misja zagraniczna to jest Polska czy Litwa, tak, to jest jakby, nie wiem, tam 600 kilometrów dalej, to jest śmieszne. Tak, słuchaj, to jest moim zdaniem dalej, to się ciągnie takie piętno II wojny światowej do tej pory.
Z Polską, z Litwą wiadomo, to jest bardzo duże piętno. Jak dobrze pamiętasz, kilka miesięcy temu Bundeswehra proponowała Polsce te patrioty, co na początku zostało tak. odrzucone. I to ze strony niemieckiej to była tutaj bardzo mocna dyskusja. I głównym takim właśnie tematem było to piętno II wojny światowej. Tak, to jest jedno, ale czy to oznacza w końcu, że oni zatoczyli koło? Tak. Koło, które wiodło ich przez Kosowo, które wiodło ich przez Afganistan, wiodło ich przez Afrykę, bo tam jest ta misja antypiracka. I w gruncie rzeczy przez Afrykę i teraz wojnę na Ukrainie, oni wracają do punktu wyjścia. Obecnie zaledwie 3500 żołnierzy jest w ogóle na misjach. Nie zapomnijmy tego, co mówiłaś, że każda misja musi być potwierdzona przez Bundestag. A wiadomo, mamy w Bundestagu partie, które są kompletnie antybundeswehr, antywojenne. Racja. Mamy tu Zielonych, tu mamy dużą część SPD, która jest anty, mamy Die Linke i teraz mamy też AfD. Racja. I przez to, przez ten opór w polityce, nawet gdyby Bundeswehr chciała, to znowu mamy tutaj pytania, są o konstytucję, prawda? Argumentacja polityków jest wtedy, a ta misja jest niezgodna już z konstytucją, ponieważ w konstytucji pisze, że może być to tylko misja obronna. Słuchaj, zasiałeś mi teraz coś w głowie. Tym, co powiedziałeś, bo teraz właśnie mi się pewna lampka zapaliła, bo pracuję dziennikarsko nad tematem tej Litwy. Zasiałeś mi coś, że może być tak, że hamulcowym w gruncie rzeczy jest właśnie ten rząd koalicyjny. Tak, tak. To jest głównym hamulcem. Powiem to tak, gdybyśmy mieli teraz rząd chadecki pod CDU, moim zdaniem ta sytuacja z Ukrainą by wyglądała zasadniczo inaczej, zasadniczo. Moim zdaniem te całe rezerwy, które są w magazynach trzymane z Bundeswehry, już dawno byłyby na Ukrainie. Też nie mielibyśmy dyskusji, jak mieliśmy w zeszłym roku o Leopardy 2, o czołgi Mada i tak jak teraz jest dyskusja o te rakiety Taurus. Tej dyskusji by nie było. To jest tylko dyskusja polityczna. Wiadomo, SPD, tak jak jest dalej częściowo moim zdaniem pod presją Rosji, pod wpływem. Pod wpływem Rosji, że mamy tam pewnych polityków też na bardzo wysokim szczeblu, co jednak mają te powiązania, co my już przed ostatnim razem omawialiśmy. I to są aspekty, które blokują dostawy sprzętu z Niemiec. To jest taki system kropelkowy. Masz rację, bo wszystkie dyskusje, tak, one robią też na zewnątrz makabryczne wrażenie, także trzeba za każdym razem z Niemcami toczyć tą wielką batalię. Tak. Każdą figurę, tak? Tak. Ja tu widzę, co mnie bardzo zaskoczyło od początku tej wojny, że Die Grüne, Zieloni są tak za właśnie za daniem sprzętu ciężkiego Ukrainie. To mnie bardzo zdziwiło, ponieważ Die Grüne, Zieloni to jest partia pacyfistyczna. Słuchaj, oni mają fenomenalną kartę, co chodzi o Ukrainę. Oni byli jedną z tych partii politycznych, która była jeszcze na Majdanie Godności. Tak, 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 tak. To była, oni byli na Majdanie. I to było naprawdę super wow. I oni są w temacie, oni mają też ludzi, którzy się znają na tym. O dziwo, ale powiem ci, to jest grupa tych Zielonych, którzy na zewnątrz tak argumentują, ale może być we frakcji w Bundestagu, sytuacja może wyglądać inaczej, że tam przeważają starzy pacyfiści. Tak, mamy tę linkę w Lügel. Teraz dla nas słuchaczy, ci starzy pacyfiści to jest generacja 69, tak zwana,
która w 1969 roku w Niemczech ostro demonstrowała przeciwko wojnie w Wietnamie, i to jest ta frakcja antyamerykańska. I ona wyhamowuje wszystkie zapędy, a społeczeństwo misjami się zmęczyło, oceniło te misje jako bezsensowne, bo przyznajmy się, z takim, tak wracają ci, tak wrócili żołnierze z misji, głosząc ogólnie, że całkowicie bez sensu, wypalisz się, stracisz zdrowie, też zdrowie psychiczne. Zobacz, ile się mówi o tym syndromie, tak? Tak. Więc oni uważają, że nie ma sensu i widocznie jest poparcie polityczne, żeby już w świecie nie wojować. Tak, tak, tak. To się zgadza. To są właśnie starzy pacyfiści. Ale to jest w połączeniu z jakby z taką niechęcią, zmęczeniem, pojęciem bezsensowności, które przedstawia młode pokolenie. Jak to się coś łączy? Ideologia pacyfizmu jeszcze z lat późnych 60. łączy się z nastawieniem DDR-owskim antyameryka i łączy się z pewnym wygodnictwem. Przyznajmy się, jest to bardzo wygodnickie społeczeństwo, szczególnie młoda generacja, nie? O tego to mi nie musisz mówić. Nie chcę być jak taka stara ciocia, ale no, jest to trzecie pokolenie skrajnego dobrobytu i to zostawia pewne ślady, nie? Tak, to zostawia duże ślady. Tu widzimy, że po prostu ta dekadencja, którą teraz mamy, to jest no, masakryczna. Do tego dochodzą elementy migracji, prawda, napływu innych ludzi, innych mentalności, innego pojęcia patriotyzmu, bo po prostu niemiecki patriotyzm no, przez tych ludzi no, jest wtedy mało wiarygodny. No, trudne by to było być, nie wiem... Dziwiłabym się, jeśli mój syn by nagle stał się niemieckim patriotą, tak? Was przeszło z moim wychowaniem. Więc byłoby to wszystko bardzo dziwne. I tu na problemy Bundeswehry składa się bardzo dużo problemów wewnątrz niemieckich. Tak, sama dobrze wiesz, jak to tutaj do tej pory dziwnie brzmi, jak ktoś powie, że jest dumny, że jest Niemcem, prawda? To od razu no, dostajesz stempel, no to musi być czysty faszysta, on tam ma gdzieś no, na pewno Mein Kampf stoi, to flaga swastyków wisi mu na ścianie, prawda? I to jest takie piętno dla wielu młodych ludzi, którzy by powiedzieli, że oni się czują dumni, że są Niemcami i że kochają swój kraj. Wiesz co, ja teraz sięgam pamięcią, tak, wczesne lata 2000, gdzie było względnie dużo misji. Kojarzysz na pewno, tak? Tak, tak. Cały Afganistan i tak dalej. I myślę, że wtedy można było też spotkać taką wypowiedź, jadę tam pomagać. Pomagać tak. W budowaniu nowego państwa, w pokoju na świecie. Ale co się stało? Przyjechali z powrotem i to właśnie tutaj kojarzy to, co ty powiedziałeś. Bo na przykład w moim klubie sportowym miałam takiego kolegę, który potem też był trenerem sportu, bardzo wysportowany chłopak. Ale jaka była ich story, tak? Że on i jego ulubiona opowieść to jest, jak został tam wypalony psychicznie. Że przyjechał, że jakby sport był jego lekarstwem na powrócenie do równowagi psychicznej. I to w opowiadaniach tu w tym terenie, gdzie ci ludzie jednak w tej, szczególnie chodzi tutaj o marynarkę wojskową, nie? Marynarkę wojenną, przepraszam, to oni wrócili z misji z takim przekonaniem i szerzą to przekonanie publiczne. Tak. Konkluzja tego jest taka, że już kolega lepiej, żeby nie jechał, bo rozwali ci się małżeństwo, tak? Zaniedbasz dzieci, a tak te pieniądze nie są aż takie wysokie i zniszczysz sobie psychikę. Ale powiem ci, ja też wtedy ten temat śledziłem
u znajomych, że ci, którzy właśnie byli no, na misji w Afganistanie, to pojechali tam z takim właśnie założeniem pomagać świat i wszystko będzie dobrze. I tam się jednak styknęli z tym, że tam ludzie giną, że tam żołnierze podczas ciężkich bojów ginęli. I to był dla nich taki szok. Tak. Ponieważ Bundeswehr w takich misjach nigdy nie uczestniczyła. To było takie... Bo Bundeswehrze się nie umierało. Tak, w Bundeswehrze się nie umierało. To było takie ciepłe gniazdko, gdzie można było, powiedzmy, dobrze zarobić, odbębnić swoją służbę, albo tak jak te 4 lata, prawda? A tu nagle styczność z wojną, z ekstremalnymi poglądami politycznymi, gdzie ludzie się sami wysadzali w powietrze. Ci żołnierze, którzy na tą misję szli, oni na to nie byli psychicznie przygotowani. Tomasz, my chyba dotarliśmy do klu sprawy. No tak. Bundeswehra nie chce, nie może i nie potrafi umierać za innych. Tak. Nikt jej tego nie nauczono. Powiem ci bardzo, bardziej nie, że nie chce, ale nie potrafi. Że Bundeswehr w ciągu tych lat od 1955 do teraz nie miała takiej sytuacji wojny, tak jak Amerykanie, prawda, że wysyłali żołnierzy do Wietnamu, wysyłali żołnierzy wojnę koreańską, potem do Iraku. Wojsko amerykańskie jest do tego przygotowane, też psychicznie, a Bundeswehra niestety nie. Wiesz co? I teraz mi przychodzi taka myśl przez głowę. W gruncie rzeczy każda misja i każda wojna, ona ma 2 oblicza. Ona zna śmierć, a ona zna bohaterstwo. I zobacz, jak w tych wielkich armiach, przytoczmy na przykład tutaj armię amerykańską, ty możesz być też ten superbohater, tak? Ty możesz być, słuchaj, kto to był? On był też kandydatem McCain. McCain, tak? Bohater. McCain, jest tam, pilot. Bohater Ameryki, Kennedy, tak? Kennedy. No, Jezu Maria. I to ty z jednej strony, i tego brakuje Bundeswehrze. Bundeswehrze tak. Brakuje bohatera, i niestety tej drugiej makabrycznej strony. Oni nie mają ani tych doświadczeń, ani tych, bo bohater jedyny, który byłby, to by był z trzeciego, prawda? Wiadomo, z wąsikiem. To by było z tamtych czasów, więc to się nie nadaje. Od 55 do 90 nie można było stworzyć bohaterów, no bo się nie walczyło. Jak stworzysz bohatera? Nie ma bohaterstwa. Nie ma tej drugiej czarnej strony, którą chyba potrzebuje każda armia, żeby się obchodzić z tym, nie? Ale to jest zawsze makabrą, zawsze trudne. Powiem ci, jeszcze jedno mi to tak wpadło do głowy, tak trochę nad tym gdybałem, ale teraz mi to wpadło do głowy. Nie wiem, czy pamiętasz podczas misji na początku, ale też później, ogólnie nie było poparcia w społeczeństwie. Tak, żołnierzy, tak. Że tak. Na tych żołnierzy, którzy wracali z misji, się mówiło, że to są mordercy dzieci. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak. I to oni możliwe, że niby tym syndromem psychicznym oni troszeczkę też zapobiegali, nie? Tak. Możliwe, że oni wtedy chcieli się pokazać jako ci słabi, którzy właściwie byli ofiarami, nie? Żeby zapobiec temu, że im się powie, że oni zabijali. I właśnie to widzimy, że brakowało tego poparcia w społeczeństwie, ale to się wiąże z tym, że to społeczeństwo zostało po II wojnie na nowo wychowane. Że status żołnierza jako żołnierza to było ciągle coś takie B. Że okej, każdy musiał pójść do wojska, odbębnić te 12 czy 18 miesięcy i było okej. Ale takiego poparcia albo takiej dumy, że na swojego syna jako żołnierza, oprócz wiadomo tych elitarnych rzeczy jak pilot albo tego w społeczeństwie nie było. Zgadzam się z tobą. Zgadzam się. I to się ciągnie do dzisiaj.
do tej pory nie ma no po prostu tej dumy z własnej armii, z własnych żołnierzy. Tego to jednak brakuje. Bo do tego potrzebujesz bohaterów. Zobacz, co się stało w społeczeństwie ukraińskim. Tak, tak, tak. Oni potrzebowali tych cyborgów, tak, z tego lotniska, żeby... To jest potrzebne, przecież my to z wszystkich wojen, tak, my to też po prostu w sobie mamy. My znamy bohaterów. I oni są potrzebni, aby walczyć. Przecież jako kobieta trudno mi sobie wyobrazić wojaczkę jako taką. Ja tylko sobie ją wyobrażam, może ty masz tu inny jakiś kontakt z tym tematem, ale ja myślę, że dla żołnierza jest to jeden z najważniejszych impulsów, to jest jednak bohaterstwo. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To się zgadza. Słuchaj, troszeczkę inny temat teraz mi się przypomniało. Jest pewien film z lat 80. albo początek 90., już nie pamiętam. Można go też na YouTube obejrzeć. Był wyprodukowany przez CDF pod nazwą Trzecia Wojna Światowa. Ten film trwa 1,5 godziny. Nie wiem, czy go widziałaś. To jest zrobione jako film dokumentalno-fikcyjny. To wygląda w następujący sposób, że mamy Trzecią Wojnę Światową między NATO a Paktem Warszawskim. I działania zbrojne, które dzieją się na terenie Niemiec. Czyli jak wojska NRD razem z Armią Czerwoną wkraczają w tereny zachodnie niemieckie, w Schleswig-Holstein jako pierwsze. Bardzo interesujący film, fikcyjno-dokumentalny, bardzo go polecam. Na YouTubie jest też dostępny po niemiecku. Taka mała ciekawostka. To też po tym filmie można zobaczyć też działania Bundeswehr i różnica, powiedzmy, w działaniu NATO a wschodniego bloku. Dobrze, i to jest perspektywa zachodnio-niemiecka? Inaczej, nie zachodnio-niemiecka. To jest perspektywa, powiedzmy, jak masz często takie programy, no na przykład z Iraku, prawda? I tam są pokazywane tam ujęcia dokumentalne i się dopowiada żołnierz A albo tam dowódca z jednej strony i z drugiej strony. Jakiś polityk, czemu to tak było zrobione. I to jest zrobione właśnie w takim stylu fikcyjnym, że ta wojna wybuchła, się zakończyła i dlaczego ona wybuchła, się wypowiadają Amerykanie, Niemcy, Rosjanie. Bardzo warto obejrzenia. Chętnie zerknę. Zapraszamy też naszych słuchaczy, naszych widzów do właśnie takich, do obejrzenia sobie takiego filmu. Może da to nam też materiał i możliwość dalszej dyskusji, którą przeprowadzimy może za parę miesięcy. Zobaczymy, jak się zmienia, do czego doprowadzi chęć reformy Pistorusa. Czy on będzie w stanie zmienić Bundeswehrę i czy ta wojna na Ukrainie, która zmienia nas wszystkich, zmieni także Bundeswehrę, bo ta historia jeszcze nie jest zakończona, prawda? Nie, my jesteśmy teraz na dobrym na początku. I kto wie, czy dynamika tej wojny i wszystko, co się dzieje, jednak z upływem czasu jeszcze może w sposób, którego jeszcze nie znamy. Płynie także na Bundeswehrę, bo już wiele się zadziało. Zobacz, oni zaczęli od tych 5000, wiesz... Hełmów, wiesz... Ej, tak. To było dla mnie... Było nieszczęśliwie, a zobacz, teraz już dyskutujemy o Taurusach, nie? Teraz już no, dyskutujemy o Taurusach. Więc droga jest. Jest. Musimy się popatrzeć dalej. No, wczoraj czy przedwczoraj było no, podawane, że będzie no, dostarczonych następnych 40 Mada. To nie zapomnijmy tego, że o Leopardach 1, w których w magazynach czekających do remontu jest kilkaset sztuk, co Rheinmetall już obiecało minimum 100. A my mamy jeszcze drugą firmę w północnych Niemczech, teraz nie pamiętam jak się nazywa, która no, dysponuje jeszcze między 80 a 90 Leopardów 1, które są już w trakcie remontu. I to spójrzmy na te czołgi Gepard. Był problem z amunicją.
ponieważ ta amunicja nie jest produkowana. Te resztki tej amunicji były w Szwajcarii, bo amunicja ta pochodzi ze Szwajcarii. Niestety Szwajcaria argumentuje swoją neutralnością. Brazylia nie chce eksportować tej amunicji, co zrobiło Rheinmetall. Wzięło jakieś inne pociski i teraz wybudowali nową linię kilka tygodni temu produkcyjną w północnych Niemczech. I gdzie te pociski będą teraz przerabiane i już pierwsza dostawa od chyba 21 tysięcy tych specjalnych pocisków dotarła na Ukrainę w ostatnich dniach, z moich informacji. Więc bardzo dużo się dzieje. Drodzy Państwo, my dla Państwa będziemy dalej śledzić tok zmian w Bundeswehrze. Na dzisiejszy dzień bardzo Państwu dziękujemy i będziecie Państwo na bieżąco. Będziemy w naszych spotkaniach, które odbywają się co dwa tygodnie w niedzielę, będziemy próbowali, aby Państwo uzyskali jak najbardziej aktualne wiadomości z Niemiec na ten temat. Prawda, Tomasz? Bo jest to fascynująca historia. Tak. Oby Bundeswehra znalazła w sobie siłę, aby się zmienić w odpowiednim kierunku. Tego też życzymy w Bundeswehrze. A Państwu życzymy jeszcze miłego wieczoru. Miłego wieczoru i do usłyszenia, do widzenia. I cięcie! Sponsorem programu były Militaria.pl.